Przyjechałem do miasteczka Angri w prowincji Salerno na południe Włoch, by zrealizować jeden z najważniejszych materiałów w historii tego kanału. Dokument o Mino Raiola. What do you say to people in Sweden that think Zlatan Ibrahimovic go to a league who is not that good as the Italian? Something like go fuck yourself. Il calcio mercato italiano, bisogna organizzarlo qui, siamo veramente ragazzi nella merda totale. Vabbè, Otranto è uno specchio dei stadi italiani. Mino żył tu niewiele ponad rok, po czym rodzice zabrali go do Holandii w poszukiwaniu lepszego życia. Jego historia to oszałamiająca kariera od pucybuta do multimilionera. Jak to jest, że potomek włoskich emigrantów zarobkowych, syn zwykłego mechanika samochodowego i gospodyni domowej, zrobił tak niezwykłą karierę w świecie piłki nożnej? Stworzył swoje imperium finansowe i sportowe. Jakie umiejętności posiadał i jakie metody stosował, aby dojść tak wysoko? Zapraszam na dokument o jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci w świecie futbolu. O Boże, to najbrzydsze dziecko, jakie kiedykolwiek widziałem. Najbrzydsze na świecie. Tak ojciec Mino Raiola podsumował wygląd swojego syna chwilę po urodzeniu. Brzmi to jak wymyślona dykteryjka, ale możecie dać wiarę. Te słowa padły. Zresztą Raiola opowiedział o tym już w autoryzowanym wywiadzie dla włoskiego GQ, który ukazał się w 2010 roku. Brzydota to mój program ideologiczny. Dorastałem w środowisku, w którym na każdym kroku mówili mi, że jestem najbrzydszy. I taki też byłem. Teraz rzucam tę brzydotę wszystkim w twarz. Zakładam gówniane ciuchy, by zwiększyć dawkę brzydoty. Jestem taki sam jak w dzieciństwie. To ono prawie zawsze decyduje o naszej przyszłości. Jednym słowy, pochwała brzydoty. Turpizm. Paolo Sorrentino, wybitny włoski reżyser, napisał powieść, w której jeden z bohaterów pochodzi z Angrii. Tak jak Raiola. O mieścinie pisze z pogardą. Angri, twór położony na cienkiej granicy brakującego ogniwa, między szympansem i człowiekiem, takie istoty rodzi. Domyślacie się, jak lokalna społeczność przyjęła tę obelgę, gdy dzieło Sorrentino ujrzało światło dzienne w 2010 roku. Mimo że maleńki Mino opuszcza Angri rok po urodzeniu, to do końca życia zachowuje się tak jak rzezimieszek spod Neapolu. Ma niesłychany temperament, bezczelny styl bycia, szelmowskie zagrywki i wielki apetyt na życie. Jego ojciec haruje w zakładzie mechanicznym, a matka zajmuje się domem. On jest idealistą i ją rozpiera ambicja. To połączenie rodzi marzenia. Kiedy Mino kończy roczek, jego starzy dokonują pierwszego transferu, pakują walizki i jadą do Holandii. Szukają lepszego życia. Pomysł jest prosty: przenieść na północ to, co najlepsze w Anglii. Okolica to mekka dla specjalistów od przygotowania pizzy. Rosną tu najlepsze pomidory na świecie, powstaje obłędny ser mozzarella fior di latte, a mielenie ziaren ma ponad tysiącletnią tradycję. W Harlemie, gdzie mieszka już wujek Mino Raioli, nie znają włoskiej kuchni. Można więc ich oczarować i zostać pionierami. Z takim planem włoska rodzina wyjeżdża do Holandii, opuszcza swoją ziemię i kolonizuje obcą. Kulinarnie. Pierwsza skromna restauracja wygląda jak z amerykańskiego filmu o włoskich gangsterach. Po wejściu czuć zapach gęstego mięsnego sosu. Wiszące salami i przygotowywane ręcznie makarony przenoszą klientów do innego świata. Nie zmontuję tego lepiej od najwspanialszej sceny gotowania, jaką stworzono w kultowym filmie Chłopcy z Ferajny. Ale wyobrażacie sobie, jak powstawały posiłki w restauracji Raiolów z miłością i pasją. Mino mówi dialektem. To wina babci, która wychowała 40 wnucząt, zajmowała się restauracją i była, zdaniem superagenta, najmądrzejszą osobą, jaką poznał w życiu. Gdy matka wysłała go na prywatne lekcje włoskiego, wrócił poirytowany i powiedział: nic z tego nie rozumiem, oni nie mówią po włosku. Restauracja Napoli jest otwarta niemal 24 godziny na dobę. Holendrzy przychodzą do niej, by, jak mówi Magda Gessler, poczuć, że podróżują i zjeść coś na tamte czasy egzotycznego. Włoscy imigranci, by poczuć się jak w domu. Mino Raiola reasumował to w swoim stylu. Trafiliśmy w niszę, bo jedzenie holenderskie było okropne. My przedstawiliśmy im zupełnie inny świat. Zajmowanie się rodzinnym biznesem było wyczerpujące. Tata przychodził do domu o 4 nad ranem. Nie widywałem go tygodniami. Ludzie myślą, że prowadzenie knajpy to zabawa. Co za bzdura. To jedna z najcięższych robót na świecie. Wbrew późniejszym informacjom, Mino nie przygotowywał ciasta na pizzę. Sprzątał, obsługiwał klientów, uczył się dyscypliny i życia w poczuciu obowiązku. W restauracji przechodzisz przyspieszony kurs dorastania, mawiał później. Tam jeszcze jako nastolatek odebrał pierwszą lekcję życia.
Nigdy nie oceniaj ludzi po pozorach. Pewnego dnia do restauracji Napoli przyszedł wyglądający jak włóczęga klient. Usiadł i zamówił sassicaję, jedno z najdroższych win w menu. Obsługujący go Mino pobiegł na zaplecze i powiedział ojcu, że ten menel chce sassicaję. Ojciec odpowiedział: i ty mu ją podasz. Ale on wygląda jak bezdomny. Przyjrzyj się mu, odpowiedział stary Raiola. Moim zdaniem to bardzo bogaty człowiek, który ma władzę. A jak już rządzisz, możesz pozwolić sobie na strój taki, jaki chcesz. Bez przymusu przypodobania się komukolwiek. Odkorkuj to wino i podaj mu. Podczas zawrotnej kariery superagenta, już po latach, Raiola wspominał tamto wydarzenie jako jedno z ważniejszych w życiu. Mówił, że ludzie w krawatach zazwyczaj próbują udowodnić coś, czego nie mają. Dlatego on nigdy nie zakłada garnituru, bo nie musi. A ci, którzy oceniają go po pozorach, jebać ich. Jako nastolatek marzy o karierze piłkarza w najstarszym klubie Holandii, Harlemie, ale jest za gruby i zbyt wolny, by zostać zawodowcem. Postanawia zostać prawnikiem. Idzie do specjalnego liceum, które ma przygotować go później na studia. Zdaje kilka egzaminów, ale ostatecznie rezygnuje. Retoryka Uniwersytetu Ulicznego zastępuje mu retorykę kształcenia akademickiego. W ciągu kilku lat interes restauracyjny jego ojca przekształca się z maleńkiej knajpy po luksusową trattorię. Biznes uczy więcej niż uniwersytet. W wieku niespełna 17 lat Mino Raiola jest w pełni odpowiedzialny za finanse rodzinnej firmy. Kontaktuje się z dostawcami produktów i zawiera z nimi umowy. Rozwiązuje problemy klientów, którzy przychodzą do knajpy zjeść i zwierzyć się z kłopotów. Ma przewagę nad starszymi członkami rodziny, bo błyskawicznie uczy się języków i jako nastolatek mówi po niderlandzku, niemiecku, włosku, hiszpańsku, portugalsku i angielsku. Nim ukończy 18 lat, ma taki bagaż doświadczeń, że można by nim obdzielić co najmniej kilkunastu dorosłych. Jego życie zmienia się, gdy w restauracji odwiedzają go szefowie lokalnego klubu piłkarskiego, a razem z nim wkracza stary włoski menedżer, Dario Canovi. To on krytycznie powie po latach: mam wiele wad, ale największą jest wprowadzenie Raioli do świata piłki nożnej. Restauracja Napoli mieściła się swego czasu nieopodal holenderskiego Związku Piłki Nożnej. Prezes federacji często zabierał do niej gości. Tam przyjmował ich jowialny bohater tego reportażu. Tak zaczął się jego romans z futbolem. Do Napoli na najlepszą kuchnię w mieście wpadał też prezydent lokalnego klubu Harlem, najstarszego w Holandii. Do obu bez żenady i żadnych hamulców. Mino mawiał: nie znacie się na piłce, ja zrobiłbym to lepiej. To był jego stały numer. Buona sera direttore, o piłce nic nie wiesz. Prezydent klubu Harlem, zmęczony bezczelnością Raioli, zrobił wywiad środowiskowy i dowiedział się, że Mino ma szczególny dar do zarządzania biznesem. Przyszedł jak co piątek do restauracji Napoli i wypalił: mam dla ciebie propozycję. Będziesz kierował Akademią Młodzieżową w Harlemie. Zobaczymy, czy znasz się na piłce, tak jak mówisz. Szachmat. Mino nie mógł odmówić. Już po tygodniu przekonał się, że klub nie ma pieniędzy ani na stworzenie grup młodzieżowych z prawdziwego zdarzenia, ani na wykreowanie konkurencyjnego zespołu. Raiola dołącza do rady nadzorczej klubu. Twierdzi, że jako osiemnastolatek wie, jak robić pieniądze, bo ma nieporównywalnie większe doświadczenie od swoich rówieśników. Po ukończeniu 18 roku życia podpisuje umowę z firmą McDonald's i otwiera pierwszą tego typu restaurację w mieście. Po pół roku sprzedaje ją w inne ręce z bardzo dużym zyskiem. Dzięki temu ma kasę, by założyć firmę maklerską. Nazywa ją Intermezzo i wykorzystuje problemy, jakie wielu Holendrów ma z włoskimi dostawcami. Pośredniczy w sprowadzaniu włoskich produktów do restauracji i supermarketów. Mówi: Holendrzy nie rozumieli włoskiego stylu życia. Przede wszystkim powoli, bez nerwów. Raiola, już wtedy poliglota, robi różnicę w negocjacjach. Wystarczy jego akcent, żart, prezent dla włoskiego biznesmena, by zmienić tor dyskusji. Ma tak zwany czarny pas w zjednywaniu sobie rodaków. Jest Holendrem w Holandii i Włochem we Włoszech. Jakby trzeba było, to byłby Grekiem w Grecji. Jego pierwszy piłkarski pomysł jest rewolucyjny na owe czasy. Chce, by Napoli, jeden z najpotężniejszych wówczas klubów piłkarskich w Italii, kupił Harlem. Coś, co praktykuje dziś choćby City Football Group. Ostatnio nabyli 80% akcji Palermo. Chce, aby dwukrotny mistrz Włoch, zdobywca pucharu UEFA, klub Diego Armando Maradony, stworzył w Holandii swojego satelitę. Korzystał z lokalnych talentów, rozwijał akademię i działał szeroko. Raiola wiedział, jakie możliwości mają młodzi holenderscy gracze. Choćby taki Dennis Bergkamp, którego za niewielkie pieniądze próbował sprzedać prezydentowi Ferlaino.
Ten wysłuchał oferty i powiedział: jesteśmy Neapolitańczykami, Mino. Użyję tylko jednego słowa. My. Masz moje słowo. Ale było one rzucone na wiatr. Do podpisania umowy nie doszło. Fuzja, która na owe czasy była wizjonerską umową, miała kosztować ledwie 10 milionów starych lirów. Zyski, które mogła wygenerować, były nieporównywalnie większe. Ferlaino przegrał walkę o przebudowę klubu bez jednego wystrzału. Bergkamp, którego Napoli mogło kupić za 700 milionów lirów, ledwie dwa lata później trafił do Interu za 28 miliardów. W końcu w ciągu dwóch lat Ferlaino straci klub, a Raiola miesiąc po miesiącu rozszerzy swoje wpływy. I tak toczyć się będzie ta historia. Holenderskiemu Związkowi Piłki Nożnej Mino oferuje umowę, która przebija to, co proponują dotychczasowi agenci. Mówi: dajcie mi pełnomocnictwa, sprawię, że wasi gracze zarobią więcej, a kluby dostaną za nich większe sumy. Ci, którzy obecnie kręcą tym biznesem, po prostu was głodzą. To czas, kiedy Włochy są ziemią obiecaną, piłkarze chcą tam grać, bo kluby płacą im najwięcej, a liga jest najsilniejszą na świecie. Dar perswazji Raioli. Działa cuda. Później przez dekady Mino będzie wyciskał dla swoich graczy najwyższe pensje, śrubował ich apanaże i pobierał gigantyczne prowizje. Piłkarze będą go kochać, trenerzy i kibice nienawidzić. Ta zawrotna kariera nigdy by się nie wydarzyła, gdyby nie Zdenek Zeman. Czeski trener o południowym sercu, który stworzył z Foggi na początku lat 90. potwora. Zemanlandia. System 4-3-3, obsesyjne oddanie atakowi, szalone wyniki i publiczność szalejąca na punkcie półanonimowej ekipy. Arrigo Sacchi, wielki mistrz, określił Zemana jako profesora z Uniwersytetu Nowoczesnej Piłki Nożnej. Inni go piętnowali. Foggia dzieli, inspiruje, złości i zachwyca. Przebija się do włoskiego mainstreamu. W 1992 roku Brian Roy, młoda gwiazda Ajaxu, jest uznawany za największy holenderski talent. Ma za sobą zwycięstwo w Pucharze UEFA i występy w kadrze. Raiola uzyskuje pełnomocnictwo na reprezentowanie jego interesów i jest to krok od sfinalizowania umowy z Fiorentiną, a prezydent Cecchigori wybiera Laudrupa. Roy ląduje w Foggi. Pasquale Casillo, ówczesny prezydent Foggi Calcio, w 2010 roku powiedział tak: kupiliśmy Roya dzięki gówniarzowi z Anglii. Był kelnerem, czy tam pracował na zmywaku, nie pamiętam. Zadzwonił do mnie z knajpy i powiedział, że gościa, który jest wart 4 miliardy lirów, może nam sprzedać za 2. Twierdził, że ma pełnomocnictwo, a cena jest niższa, bo wykosił z transakcji drogich pośredników. Po prostu nawiązał umowę z Holenderskim Związkiem Piłki Nożnej i teraz jest mocny. Kupiłem mu bilety do Włoch i sprowadziłem na własny koszt. Raiola przyleciał do Foggi z Royem. Na konferencji prasowej robił za tłumacza, przy czym pluł jadem na agentów piłkarskich, wyzywając ich od szkodników i pijawek. Casillo mówił: dziś jest królem pośród agentów, kiedyś był grubasem. Błagał mnie, bym przewiózł go swoim Ferrari. Powiedziałem, że okej, ale jeśli zdoła wsiąść, bo jest za gruby. Jakoś się wtłoczył, siłą go wyciągaliśmy, tak był zafascynowany autem. Pamiętajcie, jedyną motywacją w życiu Raioli były wielkie pieniądze. Im podporządkował wszelkie działanie. Kiedy Zeman wyniósł się do Rzymu, by trenować tak Lazio, jego znajomość z Raiolą uratowała Pawła Nedveda dla biancocelestich. Mino zdobył pełnomocnictwo od Czecha i był o włos od podpisania umowy z PSV Eindhoven, ale po telefonie od Zemana przyprowadził go ze Sparty Praga do Lazio, stare sojusze. Nierdze wieją. Zeman powiedział mu wtedy: jesteś dobry, Mino, w tym, co robisz, ale bez dobrego piłkarza nic nie znaczysz. Roy w Foggi to była wtopa, Nedved Lazio to będzie hit. To nie był jednak transfer bez zgrzytów. Raiola walczył o najwyższy kontrakt dla swojego piłkarza, co oburzało i Zemana, i prezydenta Craniottiego, ale dopiął swego. Zarówno w Lazio, jak i później w Juve Pavel zarabiał najwięcej. Stara taktyka Raioli, piłkarz na pierwszym miejscu. Ten związek to katapulta w jego karierze, choć będą tacy, którzy stwierdzą, że mit Raioli zaczął się od relacji ze Zlatanem Ibrahimowiciem. Nedved to piłkarz, który mu zawsze imponował. Był nim oczarowany. Gdy sięgnął po złotą piłkę w 2003 roku, pojechał z nim do Paryża i ogrzewał się w blasku trofeum. Kiedy bohater tego materiału sprzedawał Marciano Winka do Genui, a prezydent Spinelli oferował mu 10 miliardów lirów, odpowiedział: załatwię to za połowę ceny, ale Fink będzie miał najwyższy kontrakt w drużynie. Kluby zaoszczędzały na sobie odstępnego, a piłkarze Raioli dostawali bardzo wysokie pensje. Sprzedających bajerował, że nie da się więcej wycisnąć za konkretnych graczy. Słowa Zdenka Zemana: jesteś dobry, Mino, ale bez wielkiego piłkarza nic nie znaczysz, to
to najlepsze zdanie podsumowujące karierę Raioli. Bez Zlatana Ibrahimowicza ta zawrotna kariera nie nabrałaby rozpędu i nie przekonałaby wielu piłkarzy do podpisania umowy z Włochem. Szwed wybrał go ze względu na podobieństwo charakterów i uliczny styl bycia, ale też ze względu na CV, choć Raiola na pierwszym spotkaniu sprowadził go na ziemię. I to on uważał, że wybrał Ibrę, a nie odwrotnie. Nie będę powielał powszechnie znanych historii, które obiegły świat i które każdy z Was doskonale zna. Wrażenie robią sumy, za jakie od 2003 do 2016 roku Raiola sprzedawał Zlatana, łącznie 155 milionów euro. To on zachęcał go do występowania przeciwko klubowi, strajkowania, nieprzychodzenia na treningi i wymuszania transferu z Ajaxu do Juve. Praktyka nieetyczna, ale powielana później przez różnych graczy. Jeżeli coś możemy zarzucić Mino, to na pewno fakt, że stworzył klimat, w którym Ogon, czyli piłkarze, zaczął merdać psem, czyli klubami. Ich relacja to coś więcej niż związek biznesowy. Ostatni deal, jaki dopięli, był szczególny. Ibra pyta, Mino, kto ma największe problemy w Italii, kto jest umoczony w gównie? Milan. Właśnie przegrali z Atalantą 0-5. Idziemy tam, załatw to. Ten ruch zmienił najnowszą historię Rossonerich. Powrót po 7 latach do Champions League i pierwsze od 2011 roku Mistrzostwo Włoch. Ale wróćmy do włoskiego rynku. Bez potęgi calcio lat 90. i początku XXI wieku Raiola nic by nie znaczył. Szorstka była jego relacja z najpotężniejszym człowiekiem we włoskiej piłce owych czasów, Luciano Moggi. Na pierwsze spotkanie umówili się pewnego dnia w biurze Moggiego w Turynie. Raiola przyjechał 15 minut przed czasem w korytarzu, jak do dentysty czekało 20 ludzi. Wszyscy palili papierosy. O 11.15 wściekły Raiola wpadł do biura sekretarki i powiedział: byłem umówiony 15 minut temu z Luciano Moggi. Co jest do cholery? Kim pan jest? Nazywam się Mino Raiola. Pana Moggiego nie ma. Je obiad. Proszę czekać. Raiola trzasnął drzwiami i przeklinając petentów czekających posłusznie w korytarzu, pojechał do ulubionej restauracji Moggiego w Turynie i nawrzeszczał na niego przy innych gościach. Usłyszał w odpowiedzi: nigdy już nie zrobisz transferu w tym kraju. Moggi miał wyjątkową łatwość w jednaniu sobie wrogów, więc przez pewien czas superagent wykorzystywał to w najróżniejszych okazjach i przedstawiał się jako Mino Raiola, wróg Luciano Moggiego. To cieszyło wielu, ale jak to bywa w życiu, sojusze i wrogości ulegają przemianom. Kiedy Moggi zachorował na Pawła Nedweda, musiał wyciągnąć rękę do Mino. Jesteś dobry, ale nic nie znaczysz bez dobrego piłkarza. Esatto. Wraz z ewolucją piłki Raiola dostosowywał się do zmian. Po Zlatanie, od którego zaczęło się typowe raiolizmo, stawiał na bad boyów typu Mario Balotelli, podsycając medialną burzę wokół nich i wykorzystując szum do podpisywania umów przebijających rzeczywistą wartość piłkarza. Z biegiem czasu zaczął sięgać coraz głębiej, angażując nastolatków i terroryzując kluby. W jednym z finałów Młodzieżowej Ligi Mistrzów połowa młodych graczy biegających po boisku należała do niego. To on wymusił przejście młodziutkiego Pola Pogby do Juve, a później pilotował jego rekordowy transfer do United. Kiedy w 2016 roku przytulił 26 milionów euro za pośredniczenie w tym dealu, postanowił część pieniędzy wydać na zachcianki. Kupił za 8 milionów dolarów, wyceniany na 15 milionów. Negocjacje to jego specjalność. Willę należącą w przeszłości do Ala Capone. Zlatan śmiał się, że historia zatoczyła koło, ale bądźmy uczciwi. Mino Raiola nie był mafiosą, nie miał nic wspólnego z przestępczością zorganizowaną. Zmieniał narrację zgodnie z trendami. Kiedy światowy futbol zdominowały maszyny jak Leo Messi, Cristiano Ronaldo czy Robert Lewandowski, przeszedł na stronę propagowania obsesyjnych profesjonalistów. Już nie bronił zachowań w stylu Balotellego, a mówił otwarcie, że najważniejsza jest koncentracja na piłce i dobra prowadząca w odpowiednią stronę partnerka. O jednym ze swoich ostatnich nabytków, Erlingu Haalandzie, rzucił w wywiadzie dla Asa. On nawet nie wie, gdzie są restauracje w Dortmundzie. Żyje piłką i dla piłki. Na tym polega mistrzostwo. Uczynić z futbolu centrum swojego świata, a reszta sama przyjdzie. O swoich najważniejszych motywacjach w życiu mówił tak. Moja mama uczyła nas, by się ciągle udoskonalać. Ojciec nie był zainteresowany pieniędzmi, by zmusić go do wyjścia do sklepu po spodnie. Trzeba było mu przystawić pistolet do głowy. Był najważniejszą osobą w moim życiu, bo nigdy nie rzucał mi kłód pod nogi. Nigdy mi nie powiedział, że zwariowałem. Uważam, że nie można wykonywać dobrze swojej pracy, jeśli nie chce się służyć innym. Nauczyłem się tego, ja służę piłkarzom. Wszyscy mi powtarzają pieniądze, pieniądze, ale one są tylko efektem mojej pracy.
to kłóci się z opinią, jaką mieli na jego temat inni. Nieraz publicznie wyzywany był od kawałków gówna, największego szkodnika piłki, uosobienia wszystkiego, co najohydniejsze w futbolu. Gwizdał na to. Szargał świętościami. Arrigo Sacchiego sprowadził do miana nieudacznika, który miał farta i trafił na wielkich piłkarzy w Milanie, a poza tym kompromitował się w każdej innej pracy. Raiola według mnie skorzystał tylko z możliwości, jakie pojawiły się w futbolu lat 90. i początku XXI wieku. Gdyby nie on, pewnie zrobiłby to ktoś inny. Jednego jednak nie można mu odmówić. Osobowość. Miał styl, dzięki któremu ta opowieść, abstrahując od dobra czy zła, jest ciekawa. Na koniec dorzucę wątek osobisty. W 2015 roku byliśmy z Filipem Kapicą o włos od zrobienia wywiadu z Raiolą. Poprosiłem go o rozmowę, wymieniliśmy kilka SMS-ów. Mino zapytał, skąd jestem i czy Zbigniew Boniek wie już, na kogo będzie głosował w wyborach na prezydenta FIFA. Raiola miał wtedy swojego faworyta i chciał zmienić futbol. Przekazałem mu numer do Bońka, a Mino w ramach wdzięczności zaprosił do Monte Carlo na rozmowę. Niestety, nie mieliśmy wtedy pieniędzy, by przyjechać, a później porzuciliśmy temat tego wywiadu. Już nigdy nie zrobimy.